Dużo w ostatnim czasie spotkań online i webinarów na tematy związane ze zdalnym nauczaniem, z bezpiecznym korzystaniem z sieci, z zagrożeniami, na jakie mogą napotkać dzieci i młodzież w internecie. Sami zresztą takie wydarzenia organizujemy. Przykładem może być na przykład webinar z zeszłego tygodnia Bezpieczni w sieci z OSE, który cały czas możecie Państwo obejrzeć na naszym Facebooku OSE. Dziś jednak chcemy trochę zmienić temat i spojrzeć na internet od drugiej strony, tej pozytywnej. Porozmawiamy o funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w internecie, opowiemy o doświadczeniach młodych internetowych twórców, o tym, co ich rozwija, co dodaje im skrzydeł. Dowiemy się, jakie wyzwania stoją przed młodymi w internecie, poznamy też trudności, z jakimi muszą się mierzyć. Czyli tak naprawdę weźmiemy pod lupę wirtualny świat nastolatków i poszukamy wspólnie z Państwem odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel może wspierać pozytywne zaangażowanie uczniów w sieci. Zanim zaczniemy, chciałabym przekazać jeszcze Państwu garść informacji organizacyjnych. Jak Państwa informowaliśmy za udział w spotkaniu, otrzymacie Państwo zaświadczenie drogą mailową. Osoby, które wyraziły chęć otrzymania takich zaświadczeń i niespodzianki, o której też komunikowaliśmy, a nie przesłały do nas jeszcze swojego adresu, to czekamy na potwierdzenia takie do jutra. Proszę wysyłać do nas maile na adres osehiro@nask.pl. Jeżeli w trakcie spotkania doszłoby u Państwa do jakichś problemów technicznych, to sugerujemy wtedy zmianę przeglądarki na inną. Przeglądarka sugerowana przez właściciela platformy to Chrome. Prosimy też i sugerujemy o ewentualne wyłączanie wszelkich aplikacji i podstron, które macie Państwo otwarte w tle, bo to może zakłócać odbiór webinaru. Dodam jeszcze, że dzisiejszy webinar to jest efekt współpracy zespołów dwóch projektów. Zespołu realizującego projekt OSE, ale też zespołu, który realizuje kampanię promującą korzystanie z nowych technologii, ePolak Potrafi. I właśnie dzięki tej kampanii jest z nami dzisiaj jeden z jej ambasadorów, dr Tomasz Rożek, znany dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzący bloga i kanał na YouTube Nauka to Lubię. W związku z tym, że zrealizowaliśmy wspólnie już niejedną akcję poświęconą tematyce użytkowania nowych technologii, a przede wszystkim kampanię Nie zagub dziecka w sieci i akcję Akademia Cyfrowego Rodzica, które mają na celu pomoc rodzicom i opiekunom chronić dzieci w cyfrowym świecie, to oddaję Tomkowi głos, który przedstawi naszych prelegentów i wprowadzi Państwa w kolejne etapy dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję, dobry wieczór. Nic nie wiedziałem, że będzie jakaś niespodzianka rozsyłana. I teraz się dowiaduję, że Państwo dostaniecie także jakąś niespodziankę. Czuję się trochę pominięty w tym wszystkim, bo nic nie wiedziałem o niespodziance. No ale no to trudno, może jakoś się uda. Bardzo mi miło, dziękuję za przedstawienie, Agnieszko. Teraz moja kolej na przedstawianie i mam przyjemność przedstawić gości naszych, moich, Państwa. Marta Witkowska, psycholog, ekspertka NASK, zajmująca się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, autorka publikacji, programów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan profesor Jacek Pyżalski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, pedagog specjalny i, co bardzo ważne dla naszej rozmowy, koordynator polskiej części badania EU Kids Online. Dobry wieczór, profesorze. Dobry wieczór. I przyznam, że rzeczywiście, jak słuchałem przed chwilką wstępu, to zdałem sobie sprawę z tego, że najczęściej, jak mówimy o tym połączeniu dzieci i internet, albo młodzi ludzie i internet, i tutaj też się biję ręką we własną pierś, bo ja często te tematy podejmuję i na moim blogu i pisząc, najczęściej piszę o tym, że, no, że to jest zagrożenie. Co prawda w każdym materiale dodaję,
bo na to mnie bardzo uwrażliwiła tu obecna Marta, żeby nie przedstawiać tego tylko i wyłącznie wszystkiego w takich czarnych kolorach, ale jednak więcej w tych historiach jest tego czarnego albo tego szarego niż białego, a tymczasem dzisiejsza rozmowa ma się toczyć wokół nie zagrożeń, tylko tego wiatru, który młodym ludziom dodaje skrzydeł. Tytuł naszego spotkania: Pozytywny internet młodych. Czy nauczyciel może pomóc uczniom rozwinąć skrzydła w sieci? W zasadzie to jest temat pytanie, więc nie wiem, czy powinniśmy na to pytanie odpowiedzieć na wstępie, czy dopiero jako podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Czy my w ogóle wiemy, co młodzi ludzie robią w sieci? Bo to jest chyba po to, żeby mówić, czy to działa na plus, czy na minus, jak ich wspierać, no to chyba najpierw powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my w ogóle wiemy, co oni tam robią? To jest dobre pytanie, bo skąd wiemy? No bo z jednej strony, kiedy jesteśmy nauczycielami czy rodzicami, to wiemy z jakichś takich własnych obserwacji. No to jest jakieś źródło wiedzy, tak? Z drugiej strony wiemy z mediów, które pewnie łapią sytuacje skrajne, trudne, ryzykowne i bardzo mocne. I to też mocno potrafi wybrzmieć i czasami nawet pojedyncze sytuacje potrafią brzmieć jak reguła. Z trzeciej strony wiemy z badań i ja bym się skupił na tym. Sam jestem badaczem, który przynajmniej od dekady bada bardzo intensywnie, co młodzi ludzie robią w internecie i ja bym wierzył badaniom. Bo chyba lepszego źródła nie mamy, tak? Bo jak zaczniemy się kierować własnymi odczuciami czy takimi analizami medialnymi, to obraz może być zafałszowany i jest na wiele tematów. I bardzo krótko, bo pewnie z Martą zaraz i bardzo się cieszę, że z Martą to występuje, z którą robiliśmy te badania wspólnie w zespole jeszcze z kilkoma osobami o pozytywnym internecie, to mogę powiedzieć tyle, bardzo krótko, że właściwie wyniki badań są spójne. Poważnie złe rzeczy, takie bardzo mocno złe, negatywne, szkodliwe, robi kilka procent młodych ludzi. Czy to jest problematyczne używanie internetu, czy to jest poważna cyberprzemoc, czy to są jakieś inne bardzo poważne problemy, to jest kilka procent. Takich, którzy wymagają pomocy specjalistycznej, którzy wymagają klinicznej pomocy, czasami interwencji prawnej, bo łamią prawo na przykład, czy wobec nich jest ktoś łamie prawo, robiąc im pewne rzeczy. Jest pewnie kilkanaście procent, tak pokazują wszystkie badania takiej młodzieży z grupy ryzyka, którzy no może nie wpadli do tej czarnej dziury kilku procent, ale są blisko. No to jest ryzyko, to są ci, którzy się zbliżają do przepaści, tak? No ale to ciągle łącznie jest kilkanaście procent. No to jest reszta. Kim jest ta reszta? No to po drugiej stronie, tak jak to w krzywej Gaussa wygląda, mamy te kilka procent tych, którzy z internetu korzystają genialnie. Świetnie dla siebie, czyli prospołecznie, czyli prorozwojowo, przepraszam, rozwijają się, naprawdę dzięki tym narzędziom robią rzeczy dobre dla siebie, sensowne i tak dalej, ale też świetnie dla innych, prospołecznie, czyli robią dobre rzeczy innym. Ale ich też znowu jest kilka procent, a kilkanaście procent takich, którzy powiedzmy tam się zbliżają. No to kim jest ten środek cały? No to są młodzi ludzie, których jest najwięcej, którzy ani nie są po tej czarnej stronie, ani po tej białej. Korzystają bardzo przeciętnie, ani nie super ryzykownie, ani nie super dobrze. No to jest pełen obraz. I on jest raczej niekwestionowany. Taki właśnie jest. No teraz my się patrzymy na tą czarną stronę i mówimy, głównie się będziemy zajmować tym, żeby nam nie wpadła ta młodzież do tej czarnej dziury. Może i dobrze. Ale zapominamy o tej drugiej stronie i nawet jak spojrzymy na wyniki badań, to mamy znacznie więcej badań na temat tych zachowań ryzykownych w sieci, a bardzo niewielu badaczy podejmuje te pozytywne, dlatego się cieszę, że z Naskiem mogłem wtedy wspólnie podjąć te pozytywne. No to może tyle, taki jest pełen obraz, ale co z tego wynika? Profesorze, jest dość naturalne, musi pan przyznać, że jeżeli mamy na szali tych, którzy za chwilę wpadną w kłopoty i tych, którzy sobie świetnie radzą, no to tych, którzy sobie świetnie radzą, pokazujemy jako przykład tej reszcie, a tą resztę próbujemy z tych kłopotów wyciągnąć. A co robimy? No dobra, ale tych środkowych możemy też ciągnąć do góry, a nie tylko pilnować, żeby nie wpadli w dół. To prawda. Bo znowu jak spojrzymy na to, jak pracujemy z młodzieżą, to można by zapytać, czy my częściej przestrzegamy ich przed zagrożeniami, czy wspólnie z nimi próbujemy pokazywać korzyści i rzeczy pozytywne. Ja jestem przekonany, bo to badam od wielu lat, że za podejściem czegoś, co nazywam paradygmatem ryzyka, że się ciągle plątam tylko w czarnej stronie, to wynikają działania takie, że ja się tylko zajmuję walką ze złem, a nie budowaniem dobra. Ja nie mówię, żeby nie walczyć ze złem, tak? Ja mówię, żeby nie tylko walczyć ze złem, tylko robić też tą drugą stronę.
To jest kwestia bardzo ciekawa. Jak prowadziliśmy sami z młodzieżą zajęcia, jeszcze wtedy w gimnazjum, dość intensywnie, to pytaliśmy, czy kiedykolwiek mieli jakichś dorosłych, którzy z nimi rozmawiali o internecie. Oni mówią jasne, tak, a my mówimy o czym? A oni mówią o pornografii, o zagrożeniach bezpieczeństwa, o wycieku danych, o takich rzeczach. A my mówimy, a był ktoś kiedyś, kto do was przyszedł pogadać o konstruktywnym, takim pozytywnym, dobrym wykorzystaniu internetu, oni mówią nie, nie było, tak? Czyli ja nie apeluję, żeby się nie zajmować ryzykiem. Ja apeluję, żeby nie tylko zajmować się ryzykiem. To jest, mi się wydaje, pewna równowaga jest tu potrzebna, której nie ma. Nie ma jej w badaniach, nie ma jej w działaniach, no ale to oddaję głos Marcie, która pewnie pociągnie... Marto, bardzo proszę. Co ja mogę dodać? Ja mogę tylko powiedzieć, że takie, jak się koncentrujemy na takiej negatywnej stronie, oczywiście to jest jasne, że trzeba o tym mówić, trzeba przestrzegać, trzeba budować taką odporność dzieci, ale jak mówimy o tej negatywnej stronie i się obracamy w tym, to sami zaczynamy rzeczywiście myśleć, że ta młodzież robi tak straszne rzeczy w sieci i faktycznie zaczynamy wpadać w to błędne koło. Coraz częściej, coraz bardziej intensywnie mówimy o negatywach. Coraz bardziej przez to w to wierzymy, w związku z tym coraz bardziej uważamy internet za generalnie zagrożenie, a nie właśnie ten żagiel, w który powinien wpadać wiatr. No trochę tak i też ci nasi uczniowie, młodzi ludzie słuchają nas i troszkę tak sobie myślą, to o nas i do nas. Czy my zawsze rzeczywiście spotykamy się z takimi zachowaniami? Więc ja też się bardzo cieszę, że dzisiaj mamy okazję pogadać o tej bardziej pozytywnej stronie, bo też to badanie nam naprawdę otworzyło oczy i pokazało świat, którego ja na przykład nie znałam. Szczerze przyznaję. Jeszcze takie ogłoszenie, zanim przejdziemy dalej. Oczywiście Państwo bardzo są zachęcani i proszeni do zadawania pytań. Do zadawania pytań na czacie. Mam nadzieję, że na jak największą część z nich uda się odpowiedzieć. No dobra, to zapytałem tak ogólnie, a teraz zapytam bardziej szczegółowo. Skąd my wiemy, co młodzi ludzie robią w internecie? Jakiego rodzaju narzędzia zostały użyte do tego, jak pan profesorze powiedział, do tego wykreślenia tej krzywej Gaussa? Myśmy ich pytali, czy to było jakoś inaczej mierzone? Znaczy to się mierzy różnie, tak? To znaczy najczęstszym sposobem mierzenia są badania, tak zwane self-report, gdzie młodzi ludzie na przykład w badaniach takich, kwestionariuszach takich sami się wypowiadają, co robią. I zawsze jest pytanie, czy możemy temu wierzyć, tak? Bo czy ktoś nie będzie nas kłamał, oszukiwał. No to już jest kwestia jakości też prowadzenia badań. Ja akurat wierzę tym wynikom i bardzo często one są weryfikowane w różny sposób. Czyli z jednej strony wiemy z badań kwestionariuszowych, takich ilościowych, gdzie młodzi ludzie po prostu wypełniają ankiety, poddaje się to analizie statystycznej i się mówi, ok, tylu doświadczyło tego, a tylu z kolei robiło pozytywne rzeczy, nie wiem, angażowało się w pomoc innym online, prowadziło jakieś działania twórcze, chociaż o to badacze pytają rzadziej. Częściej pytają, czy oglądałeś pornografię, albo czy kogoś, nie wiem, przeklinałeś w sieci, albo zrobiłeś różne inne negatywne rzeczy. Z drugiej strony wiemy to z takich badań, jak myśmy prowadzili, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. To są takie badania, które pozwalają poznać, co młodzi ludzie myślą głębiej, ponieważ są to badania w nurcie takim jakościowym, gdzie siadamy z młodym człowiekiem i z nim rozmawiamy. I on wtedy nie udziela prostej odpowiedzi, robiłem, nie robiłem, tyle razy albo tyle razy, tak? Tylko zadajemy mu pytania otwarte, w których on więcej mówi, czyli możemy się z tego dowiedzieć, jak myśli, w jaki sposób uzasadnia to, co robi, jak to rozumie, co mu to daje, poznajemy cały kontekst. To jest bardzo wartościowe, bo jak się pracuje z drugim człowiekiem, to warto wiedzieć z kim, tak? Bo my często sobie tych młodych ludzi wymyślamy, mówimy, oni są tacy. Znaczy w ogóle też często ich unifikujemy, mówimy, wszyscy są tacy, to jest nastolatek cyfrowy, on jest taki, tak? A my potem, jak głębiej zerkniemy na przykład choćby nawet w używanie internetu, to się okazuje, że jest mnóstwo podgrup bardzo się różniących, tak? Chociaż my lubimy tak wszystkich uśrednić i powiedzieć, to jest tak. A to nie jest tak prosto. Natomiast nasze badania, te, których wspominaliśmy na początku, których wspólnie z Martą i z naszym zespołem prowadziliśmy, to były badania jakościowe. Myśmy rozmawiali
dyskutowali z takimi młodymi youtuberami, ale pozytywnymi, którzy na przykład prowadzą też, będą z młodymi adeptami tego, co pan doktor robi, czyli prowadzą na przykład blogi między innymi naukowe, ale w ogóle związane z jakimiś pasjami, zainteresowaniami. Prowadziliśmy z nimi takie długie rozmowy, to były różnie prowadzone online często rozmowy, różnymi sposobami, tekstowo i głosowo i telefonicznie, bo oni byli z całej Polski. Prowadziliśmy takie rozmowy, w których pytaliśmy ich o szereg kwestii związanych z tą ich działalnością. Jak ona się zaczęła, jak to wygląda na co dzień, jak oni to robią, co im to daje, jak oni się do tego przygotowują, czy się czegoś muszą uczyć, czy może mają też jakieś problemy z tym związane. Jak komunikują się ze swoją publicznością, jakie mają plany w związku z tym na dalsze życie z prowadzeniem tego typu działań, z tym tworzeniem takiego kreatywnego kontentu, kreatywnej treści w sieci. To jest dość unikalne badanie, bo sprawdzaliśmy na świecie, mało kto się tym zajmował, no bo to są ci dobrzy, nie? No to dobrymi się nie zajmujemy, już się złymi zajmujemy, ale rzeczywiście sporo wyników tego badania jest taki, i Marta, chyba możesz to potwierdzić, że jak pokazywaliśmy je, bo już je pokazywaliśmy osobom dorosłym, to wielu było zdziwionych, znaczy wiele tych wyników dziwiło ludzi, bo sobie to inaczej wyobrażali, niż to badanie ujawniło. Jak najbardziej. Ja pamiętam, jak przedstawialiśmy takie pierwsze zupełnie wyniki na takim dużym kongresie nauczycielskim, to rzeczywiście wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie, że ci twórcy, nasi młodzi twórcy, bo to, co jest może ważne, żeby powiedzieć, że my badaliśmy osoby nastolatki od 13 do 18 roku życia, czyli naprawdę te osoby no jeszcze niepełnoletnie, które nam się wydaje są dzieciakami, a miały ze sobą historię kilkuletniego tworzenia w sieci. I to naprawdę bardzo bogatego. I rzeczywiście ten obraz, jaki nam się wyłonił, to tak jak podsumowali nam też to nauczyciele na tej pierwszej prezentacji, to byli wymarzeni uczniowie. Absolutnie wymarzeni uczniowie, których każdy chciałby mieć. I mam nadzieję, że pokażemy dlaczego za chwilę. Dlaczego te są wymarzeni uczniowie, bo troszkę o nich opowiemy. I tak, Jacku, zastanawiam się, od której strony zacząć o nich mówić. A czy ja mogę w takim razie rozwiązać problem i zanim zaczniemy, jasne, chcę jeszcze jedną rzecz dopytać. No bo z tego, co mówicie, to różnymi narzędziami, co prawda takich badań no, nie ma zbyt wielu, ale wy takie badania przeprowadziliście i wy jako naukowcy, badacze macie świadomość, co robią, teraz może trochę przerysowuję, bo też nie wszystkie, ale generalnie jaki jest, że tak powiem, krajobraz tego połączenia, sieć, młodzi ludzie, młodzi twórcy i tak dalej. Moje pytanie jest bardziej, Marto, może do ciebie. Twoim zdaniem, a ile z tego, co wiedzą rodzice na temat tego, co robią ich dzieci? Nie badacze tacy jak ty, tylko rodzice. My w NASK-u robimy takie badania co kilka lat, nastolatki 3.0, i w ostatniej edycji tych badań zapytaliśmy też ich rodziców o różne rzeczy. Dokładnie tych nastolatków, których badaliśmy w badaniu dzieci, młodzieży, tych rodziców zapytaliśmy o różne kwestie, te same, o które pytaliśmy ich dzieci. I rzeczywiście wyszło nam bardzo dużo takich dysproporcji. Faktycznie te badania głównie dotyczą no, różnych sfer, również takich związanych z zagrożeniami w sieci. I właściwie można powiedzieć w każdym obszarze, o który pytaliśmy, na przykład o czas spędzany przed ekranem, o doświadczenia hejtu, agresji, przemocy w sieci chociażby, rodzice dużo pozytywniej szacowali doświadczenia swoich dzieci w sieci, niż one wyglądały. Dzieci przyznawały się, że mają dużo negatywnych, nieprzyjemnych doświadczeń, że mają kontakt z różnymi treściami, z którymi być może rodzice no, nie chcieliby, aby ich dzieci kontakt miały. Rodzice szacowali to dużo łagodniej. Nie mieli świadomości, jednym słowem, że ich dzieci mają tyle różnorodnych doświadczeń w internecie, że też spędzają tak wiele czasu w sieci o tak bardzo różnych porach. I taki ogólny wniosek z tych naszych badań, które też można znaleźć na naszej stronie akademia.nas.pl, jest taki, że rodzice tak naprawdę nie do końca
nie do końca wiedzą. Coś tam wiedzą, o czymś usłyszeli, ale nie mają dokładnego obrazu tego, jak świat młodych wygląda. No my badamy nastolatki, to jest w pewnym sensie trochę oczywiste, że już o nastolatkach może nie wiemy aż tak wiele, jak o mniejszych dzieciach i o ich aktywnościach, ale jednak ten obraz dzieci, które pokazywały nam dzieci, był czasami dość zatrważający. Rodzice widzieli to znacznie łagodniej. Także taki apel trochę o to, aby bardziej przyglądać się temu, co dzieci robią, pytać i rozmawiać, również w tej pozytywnej odsłonie, również w tym, co fajnego, co dobrego, co interesującego znalazły w sieci, w co się angażują w sieci, bo tak naprawdę my rodzice niewiele o tym wiemy. Pytanie jednego z naszych słuchaczy, jednej z naszych słuchaczek. Jakie działania zaproponować rodzicom, żeby podnieść ich świadomość co do aktywności dzieci w internecie? Czy odpowiedzią jest to, co przed chwilą powiedziałaś, po prostu rozmowa? To, ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć. Rozmawiać i towarzyszyć dziecku, pewnie im dziecko jest mniejsze, tym łatwiej. Jak dziecko wchodzi w fazę nastoletniego buntu, może troszkę już trudniej, ale to nie znaczy, że nie możemy mieć chwili, żeby zapytać, co fajnego robisz, robiłeś, znalazłeś w sieci, pokaż, może mnie to zainteresuje, podrzucić coś dziecku. Ja myślę, że szczerze mówiąc, no rozmowa jest chyba takim naszym najsilniejszym narzędziem. I takie ogólne interesowanie się tym, a nie takie, jak to nazwać, taki może pogląd, że to, co dzieje się w sieci, jest takie mało realne, mało ważne, mało istotne z punktu widzenia zbierania doświadczeń życiowych, takie właśnie wirtualne, czyli niekoniecznie ważące na tym, co u dziecka rzeczywiście się dzieje, no a to jest nieprawda. Dla młodych ludzi są światy, które się jakoś tam przenikają i bardzo wiele z tego, co dzieje się online, ma na nich ogromny wpływ. Czyli nie zakładanie lewego konta i udawanie kolegi czy koleżanki z klasy? No nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. To jest dość straszne. Jeśli mogę uzupełnić wypowiedź Marty, my nawet bardzo mocno w tym naszym badaniu trzymamy się innego języka niż taki tradycyjny, bo nie mówimy rzeczywiście o wirtualnych, realnych działaniach młodych ludzi, tylko mówimy online, offline i wbrew pozorom to nie są tylko słowa i etykiety, bo kiedy mówię realny, wirtualny, to właściwie imputuję, co jest prawdziwe, a co nie. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś kogoś naprawdę obrazi w sieci, to on nie będzie wirtualnie obrażony, tylko naprawdę, ale jak z kolei uzyska wsparcie społeczne w tej sieci, to on naprawdę uzyska wsparcie, a nie na niby. Więc online, offline to są słowa dużo lepsze, bo one z jednej strony pokazują specyfikę, pokazują, że to są inne obszary, ale nie oceniają. Tak, nie mówią, co jest online, co jest offline. Zresztą przy internecie mobilnym, i to też nasze badanie pokazało, przy internecie mobilnym ta granica jest taka, że właściwie my nie jesteśmy już albo online, albo offline, tylko właściwie jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu online cały czas. No bo jeżeli biegnę z urządzeniem zapisującym, nie wiem, moją prędkość w lesie, to ja oczywiście jestem online, bo gdybym nie był, to by to nie było możliwości, żeby tak się działo. Ale ja bardziej biegnę, nie? Albo kiedy, nie wiem, siedzę ze znajomymi i słuchamy wspólnie, prawda, ze smartfona muzyki, to ta muzyka jest online. Ale my w dużo większym stopniu teraz jesteśmy tu razem i rozmawiamy, więc przy internecie stacjonarnym to było dużo prostsze. Teraz właściwie mówimy o stopniach bycia online, a nie o byciu online bądź offline, więc to jest inny trochę świat niż 10 lat temu. To też pokazało badanie YouKids Online, gdzie 10 lat temu internet mobilny był dodatkowy, a teraz jest głównym sposobem łączenia się przez młodych ludzi z internetem, więc jest inaczej, tak? Niektórzy tego nie zauważyli. Ciągle są w podziale siekierą rozbitym na świat wirtualny i realny. Ale to wybrzmiało w ostatnim webinarze, o którym Marta już wspomniała, że zresztą Agnieszka na samym początku naszego spotkania mówiła, że ten webinar też jest do zobaczenia, że w zasadzie z powodów czysto technologicznych do któregoś momentu można było być albo online, albo offline. A dzisiaj jedno nie stoi w sprzeczności z drugim i tak jak pan przed chwilką profesorze o tym powiedział, można być paradoksalnie równocześnie i tu i tu. Powiedzcie, jak zmieniła to, o czym do teraz mówiliśmy, jak zmieniła sytuacja pandemiczna, to, że młody człowiek
w zasadzie musi być teraz podłączony do komputera i bardzo często może jeszcze wiele miesięcy temu komputer, telefon, czyli ten świat cyfrowy był jakąś opcją, może czasami trzeba było coś wyszukać dla szkoły czy do szkoły, ale generalnie był raczej taką przestrzenią czasu wolnego, może czasami pasji, a może po prostu rozrywki. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Jacku, badania wasze świeże, więc oddam głos tobie. Bardzo krótko, bo też pewnie zaraz musimy, tak patrzę na czas, przejść do tych naszych badań pozytywnych. Natomiast myśmy przeprowadzili badania z takim zespołem z 5 ośrodków zdalne nauczanie.org. Też można zerknąć, zdalnenauczanie.org. I to są badania uczniów, rodziców i nauczycieli z 34 szkół. I jak mam powiedzieć główne rzeczy, to są dwie. Pierwsza to taka, że rzeczywiście poprzez konieczność komunikacji zapośredniczonej, czyli tej, którą my teraz stosujemy wspólnie sobie tutaj, zmodyfikowały się relacje i w przypadku wielu uczniów te relacje są gorsze. To znaczy połowa uczniów mówi, że ma gorsze rówieśnicze niż przed pandemią, a 25% mówi, że ma gorsze z wychowawcą. No, jest też parę procent uczniów, którzy teraz mają lepsze, bo im ta komunikacja zapośredniczona zrobiła dobrze, no ale to dłuższa rozmowa. Natomiast warto też powiedzieć, że to zapośredniczenie i ten brak takich kontaktów bezpośrednich, czy znaczne ich ograniczenie, też się mocno przełożył na stan zdrowia psychicznego, taki subiektywny dobrostan. I właściwie wszystkie te grupy, i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele się gorzej czują. Najbardziej nauczyciele, co ciekawe. I co najbardziej ryzykowne, bo jeżeli się tak czują, to pytanie, czy będą w stanie komuś pomóc, jak najpierw sobie nie pomogą, albo ktoś im nie pomoże. Natomiast też te media obecnie używane zarówno do edukacji, jak i do komunikacji i tak dalej, wychodzą nam powoli bokiem, bo też mocno zidentyfikowaliśmy takie mocne zaburzenie tak zwanej higieny cyfrowej, że te media zaczynają być używane dość dysfunkcjonalnie, tak, ciągle, bez przerwy, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zasad. I tak dalej, i to we wszystkich tych grupach, bo my tak czasami mówimy, co się dzieje z dziećmi, tak? Natomiast myśmy badali te wskaźniki braku higieny cyfrowej też u rodziców i nauczycieli i my tam wcale nie odstajemy, że tak naprawdę to powinniśmy raczej mówić, jak my sobie radzimy z używaniem mediów, niż jak sobie dzieci i młodzież radzą, bo my tak często zakładamy, że to my sobie radzimy i możemy uczyć dzieci i młodzież, nie? A tak naprawdę to sobie powinniśmy najpierw przystawić lustro do swoich wzorów użytkowania mediów, czego czasami nie robimy, bo łatwiej się zająć kimś innym niż sobą. Więc to nie jest takie proste. Pytanie kolejne, trochę z boku naszego tematu, ale chcę je zadać, dlatego że ono jest bardzo intuicyjne. Czy uważacie Państwo, że blokowanie nastolatkowi dostępu do treści przez klasyfikację wiekową ma sens, skoro rówieśnicy mają nieograniczony dostęp do wszelkich zasobów? Moim zdaniem nie. Ale Marta, powiedz, jak uważasz. Ja sobie myślę, właściwie po co tak naprawdę? To znaczy, czy co jest naszym celem jakby? Bo jakby myślę sobie tak, że jak mamy małe dziecko, to rzeczywiście różne filtry, kontrola rodzicielska, właśnie nie dawanie tego dostępu, jakby no ma szansę uchronić dziecko przed jakimiś takimi rzeczami, które powiedzmy są bardzo nie stykają się bardzo z jego okresem rozwojowym, z potrzebami, z możliwościami poznawczymi, emocjonalnymi. Jak mamy nastolatka, to owszem, to jest nadal człowiek, który wymaga naszego wsparcia i opieki i trochę takiego doradztwa, ale tak naprawdę chyba naszym celem jest tutaj bardziej już taka pomoc, żeby budował swoją odporność psychiczną, bo my no, wychowujemy tego młodego człowieka i jest taki moment, kiedy wypuszczamy go w świat i on musi iść w ten świat i jakoś sobie radzić w tym świecie. Lepiej, gorzej, fajnie, jeżeli ma nas jako taki backup, jako kogoś, kto pomoże w trudnej sytuacji i daje też pole, żeby przyjść w takiej trudnej sytuacji i porozmawiać, ale nie będziemy dziecka cały czas trzymać za rękę. Ono tu czy tam się gdzieś dowie o różnych rzeczach i jeżeli nie będzie miało takiej świadomości, dlaczego to jest dla niego szkodliwe, dlaczego to może mu właśnie zaszkodzić, to będzie to w to takie dziecko szło po prostu pełną parą. Natomiast jeżeli uzyska od nas informację, że owszem, takie treści są, takie lub inne,
No i one mogą ci zrobić źle, dlatego i dlatego. I może możesz, ale może nie warto. No to też mamy większą szansę na pobudzenie takiej refleksji. Naprawdę wiem, co mówię, bo mam dziecko lat 18. Więc to jest trudne, ale, no ale jakby kiedyś musimy zaufać, że też nasz nastolatek, jak coś mu się złego zadzieje w sieci, coś będzie dla niego przykre, trudne, przyjdzie i bardziej z nami o tym porozmawia i być może sam zdecyduje, że do jakiejś treści nie warto zaglądać. Czyli rodzic jako port na wzburzonym morzu, do którego zawsze można wpłynąć i zacumować, a nie jako kotwica, która trzyma ten statek, tą łódkę na wszelki wypadek, żeby gdzieś tam nie wypłynąć. Ta analogia mi się podoba, ale ja już widzę, chociaż może Państwo mi w to nie uwierzą, ale ja już widzę w oczach Pana Profesora pewne zniecierpliwienie, gdyż rzeczywiście chciał dojść do tych badań, o których mówiliśmy, o których Marta wspomniała na samym początku, czy w którymś momencie, że ten młody twórca, że ten człowiek aktywny, to jest wymarzony uczeń. Ja brutalnie poprosiłem o to, żebyśmy jeszcze kilka tematów wrzucili wcześniej. Jak wygląda ten świat młodych twórców? Kim oni są? Co oni tam robią w tym internecie? Zacznij, Marta, ja później wejdę w dalszą narrację. No to ja już bym tak chciała, powiedzieć to, co mnie tak kusi, bo wiem, że naszymi widzami razem z nami są dzisiaj nauczyciele. No nasze badania tak naprawdę pokazały nam niesamowitą grupę młodych ludzi. Takich młodych ludzi, którzy uwielbiają się uczyć, którzy uczą się absolutnie dobrowolnie, z pełną pasją, poświęcają tej nauce godziny, tygodnie, miesiące, nawet lata, którzy są w stanie przegrzebać internet tak, że wyszukają tam naprawdę perełki. To są tacy uczniowie, którzy ciągną też za sobą całe rzesze swoich followersów, osób, które ich obserwują, swoich fanów, którzy są zdyscyplinowani, bardzo odpowiedzialni, którzy z szacunkiem traktują swojego odbiorcę. Mogę tak mówić jeszcze bardzo długo o nich, którzy mówią o tym, że ta ich działalność w sieci zmieniła ich właściwie bezpowrotnie i właściwie myślę, że może z 99% powiedziało nam, że na lepsze. Mm-hmm. Podamy teraz trochę szczegółów. Kilku procent użytkowników internetu? Tak, my badaliśmy takich młodych twórców, którzy działają i prospołecznie, i prorozwojowo, więc wyselekcjonowaliśmy sobie taką grupę i w tym momencie mówimy o tych 5% plus minus do kilkunastu, jeżeli rozszerzymy to na osoby, które działają jakoś w sieci, w ogóle podejmują jakieś aktywności poza takim biernym odbieraniem treści, które w sieci są, które tworzą te treści i one nikomu nie szkodzą. No i mamy nadzieję, że zachęcimy też Państwa do ciągnięcia swoich uczniów trochę za uszy i pokazywania im, że oni też mogą dołączyć do tej grupy. Co zrobić, żeby tą grupę kilku procent tych prawdziwych liderów rozszerzyć do kilkunastu, a tych kilkunastu, czyli potencjalnych liderów, rozciągnąć do kilkudziesięciu? A no właśnie, no to po pierwsze, no mówi się, że zło jest głośne, dobro jest ciche, nie? Więc przede wszystkim oni muszą być widoczni, nie? I warto, żebyśmy też sami jako dorośli zauważali, że oni są, doceniali, pokazywali to innym młodym ludziom, bo nie jest tak, że samemu się znajdzie, tak? Ja może podam taki przykład. Pewnie większość z Państwa, naszych słuchających, ale już na pewno my tutaj, rozmawiający, ale jestem pewien, że właściwie wszyscy, którzy nas słuchają, no znamy różne wartościowe rzeczy w internecie twórcze. Znamy na przykład krótkie wykłady TEDowskie, TED. I się nam wydaje, że młodzi ludzie też znają, bo my znamy, tak? No bo czemu? Nastolatkowie z liceum na przykład, tak? A ja miałem okazję mieć już na sali 200 gimnastycznej licealistów i pytałem ich, czy znają takie filmy TED, to potrafiło podnieść rękę 5 osób. Dlaczego? Bo w ich bańce nie ma tych filmów, są inne rzeczy, tak? I nagle się okazuje, że na przykład jest potrzebna osoba dorosła, która to pokaże, co w internecie jest wartościowego, bo to jest trochę tak. Jakbym do takiej wielkiej biblioteki z takimi półkami po sufit wpuścił kogoś i powiedział, tu masz tyle wiedzy na tych książkach, weź se tu wejdź i se znajdź, nie? No to on by powiedział, a co ja mam wziąć, nie? Nie wiem.
Ale jak przyjdzie ktoś mądry i powie, chodź, ja cię poprowadzę do tej półki, weź tą książkę, zobacz, otworzymy na piątej stronie, tutaj to jest dobrze napisane, to jest bardzo ciekawe, to mi się oczy zaświecą, ja to wezmę. Nic się nie zmieniło. To znaczy w internecie jest mnóstwo rzeczy, natomiast wielu młodych ludzi ich nie znajdzie, chociaż ciągle w tym internecie jest. Najprostszą rzecz powiem, bo ja lubię posłużyć się przykładem, tak? Jak wchodziliśmy do gimnazjalistów i mówiliśmy, można do nauki języka obcego wykorzystać internet? Takie pytanie ogólne, ludzie się śmiali, bo to głupie pytanie, takie proste, na które odpowiedź twierdząca jest oczywista, tak? Śmiali się do momentu, jak myśmy mówili, to usiądźcie na 20 minut i pokażcie konkretne strony, sposoby uczenia się, w jaki sposób to możecie robić. I się nagle okazało, że król jest nagi, nie? Bo siedzi taka grupa 15 minut i co żeście wypracowali? Jedno, filmik można obejrzeć na YouTube z napisami, koniec, nie? I nagle się okazuje, że myśmy mogli wskazać im konkretnych rozwiązań z zakresu, nie wiem, wykorzystania internetu do nauki języka obcego 10 i oni to zapisywali. Chociaż są takimi internautami na pierwszy rzut oka, że mogą wszystkiego nauczyć wszystkich, tak? Więc to jest pewien pozór, tak? Ja badam dobre 10 lat kompetencje cyfrowe młodych ludzi i chyba nie ma większego mitu jak to, że one są wysokie, ponieważ oni się urodzili z internetem i ciągle coś mieszają na ekranie smartfona. No bo jest pytanie, co to znaczy? Kiedy ja mam wysokie kompetencje? Jak co ja umiem zrobić? Zarówno technicznie, jak i społecznie. To nie jest wbrew pozorom takie proste pytanie, to się wydaje takie proste. Powtarza się ten mit o tych młodych ludziach urodzonych z internetem, co to prawda wszystko tam umieją i mogą nauczyć wszystkich, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dobra, profesorze, tutaj muszę przerwać, bo tutaj jest akurat pytanie dokładnie pod to, o czym pan mówi. Kto ma zostać mentorem, tutorem w internecie? A ja dopowiem, czy nauczyciel, czy uczeń, czy taki lider właśnie w klasie, w jakiejś grupie, czy rodzic, czy najlepiej, gdyby wszyscy razem? Marta, kto ma zostać? Każdy. Ja bym powiedziała każdy. I każdy dobrą nowinę ma, powinien ją roznosić wokoło. To nasze badanie nam pokazało, że bardzo, bardzo mocno, że tak naprawdę wszyscy mają jakąś wiedzę, i każdy może się uczyć od siebie nawzajem. Młodzi ludzie bardzo często mają ogromną taką wiedzę. Mówię o tym naszym badaniu, o tych naszych internautach, którzy byli bardzo sprawni i technicznie, i w swoim temacie, którym się zajmowali online. To nam pokazało, że oni są w stanie bardzo wiele powiedzieć nauczycielom, klasie, ale spotykają się też z pewnymi problemami, co do których wprost nam mówili, potrzeba mi dorosłego, który mi pomoże wypracować jakieś rozwiązanie, zrozumieć problem, ustawić się jakoś inaczej do tego, co mnie tam w tej sieci spotyka. Czyli ja mogę dać coś od siebie nauczycielowi, rodzicowi, rodzic, nauczyciel może dać mi coś. Ja myślę, że absolutnie każdy, że to jest ta duża zmiana, że jeżeli my zauważymy, że bardzo znaczna część życia dzieci toczy się w sieci i ona może toczyć się niezwykle fajnie, bardzo prorozwojowo, że dzieciak, uczeń może skorzystać, korzystać w jakiś bardzo dobry sposób i to się znajdzie też w przestrzeni szkoły. My jako nauczyciele dostrzeżemy, że ona robi coś bardzo, bardzo fajnego i wyciągniemy to na forum klasy na przykład. To być może inni uczniowie też skorzystają, tak? Oni też zobaczą, ha, to jest coś fajnego, ja też mogę coś robić i być może się zainspirują. Zresztą my pytaliśmy, jak zaczęła się ta przygoda młodych twórców w sieci i ona się zaczęła dość ciekawie, ale tu Jackowi oddam głos. No właśnie, bo zaczęła się tak, że się okazało, że ci młodzi ludzie są bardziej podobni do młodych ludzi z czasów przedinternetowych niż nam się wydaje. Bo takim głównym argumentem, dlaczego w ogóle to zacząłeś robić, tam zacząłeś nadawać te pozytywne rzeczy, założyłeś ten kał, prezentujesz, to było to, że kolega, koleżanka mi powiedział, że robisz to świetnie, nie wiem, tańczysz, opowiadasz, piszesz wiersze, robisz zdjęcia. No to zobaczcie Państwo, w ilu przypadkach, jak są tacy tutaj u nas osoby na sali przedinternetowe, przecież my z tego samego powodu podejmowaliśmy różne inicjatywy. Podziw znajomych, robisz to świetnie, wystarczy w konkursie, czy tam zrób coś innego, nie? Że my często tych młodych ludzi widzimy rozwojowo jako innych, bo nam ten internet mami oczy.
ale tak naprawdę z punktu widzenia takich potrzeb rozwojowych, takich normalnych, uniwersalnych potrzeb rozwojowych, to ta potrzeba uznania, docenienia. Na przykład jak pytaliśmy tych młodych ludzi, a co ci to daje? Albo ktoś mi mówi, że jestem dobry, albo piszą do mnie ludzie, że to się przydaje, co ja robię, albo... Mhm. Znaczy wszyscy tego potrzebujemy, żeby to było jasne, zostajemy do końca życia z tym, że chcemy usłyszeć od ludzi, że to, co robimy, jest potrzebne, sensowne i istotne i ważne. Natomiast młodzi ludzie, oni pod tym maską internetu, tak, są po prostu nastolatkami z potrzebami rozwojowymi tego kresu rozwojowego, tak? I to się często gubi, bo my zaczynamy widzieć ten internet i mówimy, to jakieś w ogóle inne plemię, to jakieś w ogóle... cyborgi, nie? Jakieś w ogóle przylecieli do nas z kosmosu, no nie? Ale to tylko jak z daleka patrzymy, jak się nie przyjrzymy bliżej, tak? Bo jak porozmawiamy z tymi młodymi ludźmi, po co oni to robią, to zobaczymy siebie w dużym stopniu, jeżeli jesteśmy z czasów przedinternetowych. I to jest coś niesamowitego, jak bardzo nam się czasami wydają różne rzeczy. Ja mam mnóstwo na to przykładów takich, gdzie sobie wymyślamy tych młodych ludzi i do tego stopnia jesteśmy pewni tego, co sobie wymyśliliśmy, że w ogóle ich nie pytamy, bo co mam pytać, jak ja wiem. To, że wiem błędnie, to już trudno, nie? Ale nie pytam, bo wiem. No. A jak to ma w praktyce wyglądać? Tak próbuję jak gdyby to, o czym mówicie, sprowadzić do konkretnych narzędzi. Czy na przykład nauczyciel, powiedzmy, fizyki powinien przychodząc na lekcję i robiąc tę lekcję, czy tam z elektrostatyki, czy z czegokolwiek innego, pokazywać narzędzia cyfrowe, dzięki którym można bardziej, można zgłębić, czy raczej to powinno być gdzieś tam w tle na zasadzie chwalenia tych osób, które coś robią dodatkowo? Znaczy, jeżeli... Przepraszam, ja przeczytam cytat, dobrze? Czyli to, co nam powiedziała jedna z młodych osób. Do rozpoczęcia pisania i prowadzenia bloga namówiła mnie mama, która zawsze mówiła mi, że mam talent do gotowania, muszę to wykorzystać, powinnam robić to, co lubię i co sprawia mi przyjemność. Inna osoba powiedziała, trochę pomogła mi z tą decyzją moja nauczycielka z polskiego z gimnazjum. Byłem słaby z tego przedmiotu, a ona powiedziała, że będzie to dla mnie świetny trening. Nie myliła się. Tak zaczęła się moja przygoda z blogowaniem i trwa ona do dziś. Dwie wypowiedzi z naszego badania, bardzo konkretne. Jak niewiele trzeba, żeby zachęcić. Gdzie indziej ktoś podał taki przykład, pamiętam, że nauczyciel na informatyce zadał taki projekt, żeby każdy stworzył stronę internetową. I jedna z naszych respondentek stwierdziła, że ona się interesuje fotografią, więc założy stronę internetową o fotografii, robi to do dziś. Tak niewiele trzeba. Jakimi problemami, czy z jakimi problemami ci młodzi ludzie się spotykają? Czy to jest kwestia, nie wiem, zrozumienia przez otoczenie, czy to jest kwestia tego, że może szkoła im zajmuje tak dużo czasu, że nie mogą poświęcić temu, co lubią, co kochają, więcej czasu? Czy oni w ogóle o tym mówią, że mają jakieś problemy w związku ze swoimi aktywnościami cyfrowymi? Mówią, ale też problem to jest dobre słowo, bo z problemu często wychodzi jakaś nowa kompetencja, bo Marta o tym wcześniej wspomniała, że ci młodzi ludzie się sporo uczą w kwestii tej, czego dotyczy tematycznie ten ich kanał, czyli uczą się o gotowaniu coraz więcej, albo mieliśmy taką respondentkę, się uczy o sprzątaniu, jak ładnie posprzątać, też na przykład, tak, albo o tym, jak sport, uprawiać daną dyscyplinę sportu, ale oni się też uczą wielu rzeczy miękkich, niezwiązanych z tym tematem. Czego? A na przykład tego, jak dobrze przygotować wypowiedź, żeby ktoś zrozumiał, jak ładnie wystąpić przed kamerą, jak ustrukturalizować wypowiedź, jak zaciekawić, jak rozmawiać z częścią publiczności, która i z tym mieli problem, i Marta, to możesz potwierdzić, że część z nich spotkała się z taką mocną krytyką mniejszości tej publiczności, bo tam czasami 90% mówiło, świetne rzeczy robisz, a 10% czy 5% było takich jakichś agresywnych, czy bardzo krytykanckich odbiorców, ale to on też się uczył, nawet nam mówili, czego się nauczyłeś? No tego, że na początku reagowałem agresją na przykład na takie coś, a teraz umiem zareagować inaczej, na przykład umiem tak odpowiedzieć, że jest inaczej. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że chociaż te umiejętności, nie wiem, komunikacyjne, czy związane z rozwiązywaniem konfliktów, czy związane
no nie wiem, z umiejętnościami takimi wręcz dydaktycznymi, nie? Gdzie ktoś prezentuje, czy takimi prezentacyjnymi, chociaż one są nabyte w tym kontekście, to tak naprawdę jak ktoś je nabędzie, to może je zanieść gdzie bądź, nie? Czyli poza internet. Więc można by powiedzieć, że można wtedy traktować te działania online tych młodych ludzi jako taki rodzaj poligonu, gdzie z tego poligonu się potem do prawdziwej walki rusza i się coś ma. Nie? I my jesteśmy przekonani, że akurat ci nasi respondenci wiele rzeczy wyniosą z tego poligonu. A czy oni mają świadomość tego, że to jest właśnie poligon, czy może oni po prostu podchodzą do tego tak, jak dziecko podchodzi do zabawy, nie zdając sobie sprawy z tego, że mnóstwa rzeczy się uczy? To jest fajne pytanie, równie. Różnie, naprawdę nie jest tak samo. Można różne grupy tutaj spotkać. Niektórzy robią to w pełni świadomie i są świadomi tego prorozwojowego charakteru i tego, czego się uczą, podczas kiedy inni to robią w sposób taki bardziej bezrefleksyjny, ale nawet jak robią to bezrefleksyjny, to nabywają tych kompetencji. Marto? Ja chciałam jeszcze dodać do tych kompetencji, bo to, co dla nas było też takim naprawdę niesamowite, z dużym uznaniem się temu przyglądaliśmy, to jaką bliską, ważną relacją są dla tych młodych twórców ich odbiorcy, z jakim szacunkiem ich traktują, jak odpowiedzialnie też podchodzą do samego faktu prowadzenia tej swojej aktywności w sieci, jaką samodyscyplinę też budują, to były takie wprost odpowiedzi o tym, że odbiorcy się nie zostawia, że jeżeli nawet komuś się coś nie podoba, to trzeba odpowiedzieć kulturalnie. Jeżeli ktoś o coś prosi, to trzeba na przykład o przygotowanie i przedstawienie jakiegoś tematu na swoim na przykład kanale, blogu, to, że to jest odpowiedzialność, która leży na nich i oni muszą naprawdę się przygotować do tego solidnie, ponieważ nie mogą zrobić byle czego. I wydaje mi się, że to jest tak dojrzała postawa, to jest budowanie takiej postawy, która tak naprawdę będzie im procentować potem w całym życiu, dlatego na samym początku powiedziałam, że to są tacy wymarzeni uczniowie, sami chcą, robią to świetnie, proszą się o więcej i co najważniejsze, te pochwały, to uznanie, te słowa takiej gratulacji i uznania im dają impuls do tego, żeby oni starali się jeszcze bardziej, rozwijali się jeszcze bardziej i podejmowali coraz większe wyzwania. Nie krytyka, nie hejt. Jak to przełożę na język szkolny, znaczy na rzeczywistość szkolną, nie jedynka, a piątka. Motywuje ich do tego, żeby starali się bardziej i dawali z siebie jeszcze więcej. I oni to faktycznie robią. Na początku naszego spotkania poprosiłem Państwa o zadawanie pytań na czacie. To jest ten czas, kiedy teraz przynajmniej na część z tych pytań chcemy odpowiedzieć. Pytanie trochę nawiązujące do tego, o co pytałem wcześniej, czyli czy oni mają świadomość tego, bo jak gdyby pytałem o to, bo zastanawiałem się, jak duża grupa ludzi, tych młodych ludzi, chce z tego, co teraz robi, chce, żeby to był ich sposób na życie. I ktoś z Państwa pyta, co jeśli internetowa działalność przestaje być hobby, a zaczyna być działalnością zawodową? Jak do tego powinien podejść rodzic? Zależy w jakim wieku pewnie dziecka. Bo też zauważyliśmy, że niektóre rzeczy się dzieją trochę za szybko, no ale też prawda jest taka, że internet jako środowisko stworzył profesje i zawody, których wcześniej nie było. Influencer, gamer, youtuber, prawda, i tak dalej. I część osób pracuje w tych zawodach, no to jest środowisko online, to jest cała ta branża, w której to będzie i pewnie część tych młodych ludzi to dotyczy. Co ciekawe, wśród tych naszych respondentów, bo myśmy o to pytali wprost, była raczej stanowcza mniejszość tych, można sobie zresztą zerknąć do tego raportu, którzy wprost deklarowali tego typu plany. Raczej większość z nich deklarowała to, tam dużo takich pytań, bo ja też zerkałem na ten czat, dużo tak pan Marcin zadawał takich pytań o tą pasję, tak widziałem. Tak widać, że to jest dla pana taki temat kluczowy, to chcę powiedzieć, że rzeczywiście większość tak argumentowała swoje działania. To jest moja pasja, to jest coś, co w czym ja się realizuję, to jest coś, czym ja się dzielę z innymi, ale ten aspekt taki merkantylny, że ja to tam sprzedam, czy będę pracował zawodowo, czy ktoś zapłaci za reklamę, prawda, i tak dalej,
To się nie pojawiało, co nie znaczy, że się nie pojawi, bo to też byli bardzo zróżnicowani młodzi ludzie. Ten potencjał nawet reklamowy tego, co oni robią, był bardzo różny. Od takiego dużego na rynku po taki, bym powiedział, niewielki. Ale mówię wprost, na tym etapie wśród tych naszych respondentów, szczególnie tych młodszych, takich, którzy deklaratywnie mówili, że ja będę z tego żył, że to będzie mój zawód, to była mniejszość stanowcza. Aczkolwiek mieliśmy takich, którzy mając lat 16 i 17 zarabiali i rzeczywiście na głowy ich rodziców spadł nowy worek, że tak powiem, z nowymi problemami. Jak do tego podejść? Ja pamiętam taką naszą respondentkę jedną, która rzeczywiście mówiła też o tym, że dla rodziców to był problem, bo nagle musieli zderzyć się z działalnością córki. Pamiętam, że tam nawet padły takie kwoty, że w miesiąc potrafi zarobić więcej niż rodzice w ciągu roku. No i to jest wyzwanie, bo z jednej strony żyjemy w świecie, w którym ta edukacja formalna ma mniejsze znaczenie niż miała jeszcze 50 lat temu, gdzie sam fakt skończenia uniwersytetu, dyplomu czy tytułu magistra otwierał pewne drzwi. Dzisiaj, jeżeli to jakoś wpływa na szanse na rynku zawodowym, to na pewno w dużo mniejszym stopniu, za to w dużo większym praktyka, to, że ma się już swoje osiągnięcia. Jak teraz rodzic czy nauczyciel? Mówię rodzic czy nauczyciel, dlatego że bardzo często w tych kwestiach wykształcenia, kariery zawodowej, to nauczyciel jest tą osobą, do której młody człowiek przychodzi i której jest w stanie, czy jest skłonny bardziej zaufać może nawet. Jak zareagować na taką sytuację? Powiedzieć rób swoje, bo to twoja pasja, czy powiedzieć ogranicz to i skończ na przykład studia, albo skończ liceum, zrób maturę. Trudno tak generalnie, ja bym powiedział raczej rób swoje, dlatego że my tak naprawdę nawet nie wiemy, co przyniesie skutek. Ja mam takie wrażenie, że żyjemy w tak płynnym świecie, jeśli chodzi o sytuację rynku pracy i sytuację nowych zawodów i zmian technologicznych, globalizację i tak dalej, że tak naprawdę konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć, która ścieżka jest dobra. Bo może być tak, że my powiemy podążaj tędy, on tam pójdzie, a tam ściana, nie? A jak pójdzie swoją drogą, to tam znajdzie drogę. Właściwie jedyne, co chyba można zrobić, najlepszego dla swojego dziecka, to dać mu umiejętności bycia elastycznym i też rozumienia siebie w sytuacjach społecznych i umiejętności, nie wiem, zawracania z różnych dróg, pójścia okrężną drogą, przeskoczenia przez mur, zrobienia różnych rzeczy, a nie wyznaczania ścieżki, bo ja chcę powiedzieć, że ja bym był ostrożny na przykład. Ja nie wiem, która ścieżka jest dobra, żeby zapewniła, na przykład na dzisiaj, jakbym miał powiedzieć swojemu najstarszemu synowi na przykład, gdzie on ma pójść, żeby było mu dobrze, tak? Albo nawet gdzie osiągnie sukces zawodowy. To nie wiem, tak? Ludzie tak w dziwnych miejscach osiągają sukces zawodowy, podczas kiedy inni, ci, którzy szli wyznaczonymi ścieżkami, go nie osiągają, że ja bym tutaj był bardzo ostrożny i dość krytyczny wobec siebie na przykład nawet, jako taki pokazywacz kierunku. To nie jest takie proste. To nie jest przede wszystkim proste, dlatego że no być może zawsze, a na pewno bardzo długo było tak, że przecież doświadczenie rodzica, ale też doświadczenie nauczyciela, w skrócie doświadczenie osoby starszej o jedno pokolenie, to był rodzaj fundamentu, na którym można było coś wybudować, albo przynajmniej to był taki kompas, którym się można było posługiwać na przyszłość. Dzisiaj patrzymy w dane dotyczące szybko zmieniającego się świata i czytam raporty, które mówią, że te dzieci, które teraz zaczynają szkołę podstawową, ponad połowa z nich będzie pracowała w zawodach, których w ogóle jeszcze nie ma. I całe moje doświadczenie być może jest nic nie warte. Jest nic nie warte z punktu widzenia mojego dziecka, które przecież, skoro jest nastolatkiem, a mam nastoletnie dzieci, musi mieć świadomość, że świat, w którym ono będzie dojrzewało, czy one będą dojrzewały, nastolatki, jest zupełnie inny, czy będzie zupełnie inny od świata, w którym ja dojrzewałem. Czyli moje doświadczenia, moje intuicje mogą być antyskuteczne. Jeżeli mogę. Jasne. Bo mi się wydaje, że żebyśmy nie wylali jakby dziecka z kąpielą, bo bardzo często jak myślimy
o tych właśnie nowych perspektywach, które się otwierają, to my jako dorośli mamy tendencję do kapitulowania, no bo skoro ja nie wiem i ja nie mam tych kompetencji tak dobrze rozwiniętych jak moje dziecko, bo tak sobie to wyobrażam lub wiem, różnie bywa, no to co ja mogę pomóc? Co ja mogę właściwie zrobić? Tu gdzieś pojawiło się też takie pytanie, czy nauczyciel może być jeszcze jakimś takim katalizatorem dla ucznia? To jest pytanie z tej samej kategorii. Jak najbardziej tak. Nasze badanie pokazało, że młodzi nie zwracali się do, przynajmniej nie tak często, do dorosłych, do nauczycieli z takim pytaniem, pomóż mi to konkretnie zrobić. Oni sobie sami grzebali, znajdowali odpowiedzi, tutoriale wynajdowali, uczyli się nowych umiejętności. Oni potrzebowali wsparcia dorosłego, kiedy zalewał ich hejt w sieci, na przykład. Oni potrzebowali kogoś, do kogo mogą pójść, powiedzieć, co się dzieje i z kim mogą porozmawiać o tym, co teraz zrobić, jak sobie z tym poradzić. Kogoś, kto powie, słuchaj, nieważne, jak cię tam hejtują, twoje prace są fajne, rób dalej to, co robisz, to naprawdę warto. Oni potrzebowali tego rodzaju wsparcia, niekoniecznie kogoś, kto im merytorycznie, technicznie coś podpowie. Przynajmniej nie tylko tego, ale kogoś, kto z nimi będzie i kto im powie, jesteś okej. Dobra, Marto, no to w takim razie ty mówisz o tym, to od razu pytanie, które też pojawiło się, co taki dorosły, czy rodzic, czy nauczyciel powinien powiedzieć wtedy, kiedy młody człowiek przychodzi i skarży się na hejt? Czy powinien właśnie powiedzieć, nie przejmuj się, rób swoje? Czy powinien powiedzieć, może wsłuchaj się w ten hejt, bo może tam jest gdzieś ukryta jakaś informacja, co robisz źle, co możesz zrobić lepiej? Co młodemu człowiekowi w takiej sytuacji radzić? Ja myślę, że to samo, co radzimy w przypadku na przykład cyberprzemocy, tak? Jeżeli po pierwsze pokazać młodemu człowiekowi, jak rozróżnić krytykę od hejtu, zobaczyć, czy rzeczywiście tam jest coś sensownego, czy to jest takie jakby jechanie od góry do dołu po wszystkim. I takie proste rzeczy, żeby nie odpowiadać, nie wdawać się w hejt, nie ciągnąć tematów, nie próbować takiego hejtera przekonać do swojego zdania, no bo to nie jest jego celem, tak? Żeby go przekonać do naszej działalności, tylko żeby on nam robił niefajne rzeczy, to jest jego cel. Zignorować komentarze tego typu i robić swoje dalej. Kolejne pytanie i bardzo ważne i może bardzo często kluczowe dla sporej grupy młodych ludzi. Zdarza się, że uczniowie prowadzą blogi, strony tematyczne, ale nie chcą się ujawniać. Wolą mieć nieznanych sobie odbiorców niż znajomych. Znam osobiście przypadek chłopaka młodego, 15-latka, który chce prowadzić i w zasadzie prowadzi działalność taką internetową, ale prowadzi ją tak, żeby nikt nie widział jego twarzy. Mimo tego, że absolutnie nie narzeka na szkołę, na klasę, uważa, że ma świetnych kumpli, uważa, że ma świetne towarzystwo, a jednak woli, żeby oni nie wiedzieli, że to jest on, w związku z tym, jak coś nagrywa, to tak nagrywa, żeby nie było widać jego twarzy. Pytanie do Państwa, czy badania to potwierdzają i jak duża to jest grupa młodych, aktywnych i ponadstandardowych ludzi, którzy nie chcą się ujawnić, a jednak działają? Też tutaj prawym okiem wyczaiłem to pytanie, bardzo ładne. Dziękuję za to pytanie, bo ono jest wnikliwe. Wprost tego nie badaliśmy i samo to nie wyszło w badaniach. Natomiast ja mogę też Państwu powiedzieć, że znowu, czy to nie jest stare wino w nowej butelce. Ile było młodych ludzi, co na przykład jest wrażliwy, chciał kiedyś, nie wiem, potańczyć albo pośpiewać i jeździł gdzie indziej, żeby nikt nie wiedział poza swoje środowisko, bo głupio było wystąpić przed innymi. Czyli to znowu jest ten mechanizm, ja jestem go pewien, natomiast chcę też pokazać, że to nie jest mechanizm, który przyszedł wraz z internetem. Czasami, kiedy jesteśmy w jakimś środowisku, w którym mamy jakąś opinię albo jakoś funkcjonujemy, funkcjonujemy, że jesteśmy twardym cynikiem, a tak naprawdę to jesteśmy poetą, który lubi posłuchać poezji i pośpiewać poezję śpiewaną, no to tak
nie bardzo chcemy wobec tej grupy, w której funkcjonujemy, to pokazać, więc gdzieś się bunkrujemy, tak? Udajemy się gdzieś na bok. Ja takie znam rzeczy, tak? Z czasów przedinternetowych i pewnie tak jest. I to nawet te obserwacje i pana, i pani, która zadała pytanie, są dobre. Myśmy tego o to wprost nie pytali, nie pociągnęliśmy nikogo za język, bo samo to nie wyszło. Ale teraz żałuję, że nie pociągnęliśmy. Pewnie mogliśmy pociągnąć. Ale można zrobić kolejne badania. Nie wpadliśmy na to. Nie wpadliśmy. Dobra, profesorze, ale czy w takim razie znowu rodzic albo nauczyciel powinien namawiać takiego młodego człowieka do tego, żeby działał pod otwartą, czy z otwartą przyłbicą, no bo przecież nic tak bardzo nie przekonuje rówieśników niż to, że widzimy, że ktoś, kogo znamy, lubimy, rzeczywiście działa. Jeżeli to jest ktoś anonimowy, to na pewno nie jest tak przekonujący. Czy dorośli powinni namawiać młodych ludzi w takiej sytuacji do ujawnienia się, do pokazania siebie, czy przeciwnie, raczej pielęgnować to i szanować to, że skoro nie chcą z jakiegoś powodu, to niech sobie działają anonimowo? Ja bym nie interweniowała. Ja bym nie interweniowała. To jest ich decyzja i to jest super, bo to jest ich decyzja. To oni też za to biorą odpowiedzialność i z jakiegoś powodu się zdecydowali na taką, a nie inną działalność, w takiej, a nie innej formie. I ona im przyniesie te same benefity, jakby występowali z odkrytą przyłbicą, że tak powiem. Tak samo nauczą się różnych rzeczy, zdobędą różne kompetencje. To jest ich decyzja, ja bym to szanowała. Chyba tyle mogę powiedzieć. Podobnie, bo nie ma sensu. Dlaczegoż mielibyśmy na to naciskać? Czym mielibyśmy się kierować? Dojdzie taki moment, kiedy ktoś będzie chciał to pokazać szerzej, to pokaże. Ja jestem za tym, żeby nie naciskać na rzeczy, które nie mamy argumentów za tym, żeby to robić. Po co? Żeby się w to wtrącić? Przecież to można robić w różnym stylu. Są dorośli ludzie, którzy prowadzą pewną działalność i nie pokazują tego w swoim środowisku z różnych powodów. No to młodzi też tak mogą. Ja bym tam się specjalnie nie wtrącał w to. Nic złego się tu nie dzieje. Ostatnie pytanie chcę Państwu zadać, bo w zasadzie przez ostatnią godzinę rozmawialiśmy o uczniach, o ludziach młodych. Czasami zahaczaliśmy o to, jak rodzice powinni reagować, czy nauczyciele, ale na koniec chciałem zapytać, te czasy, w których żyjemy, także pandemiczne, ale przede wszystkim czasy, czy ten czas, kiedy tak no, spora grupa ludzi, no bo patrząc na liczby bezwzględne, to będzie kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy młodych ludzi w skali kraju, potrafi znaleźć dla siebie miejsce, potrafi wygospodarować i to pole pielęgnować z nadzieją, że kiedyś będzie z tego duży las. Jakie z tym wiążą się wyzwania dla nauczycieli? Czyli patrząc na to zjawisko od zupełnie innej strony. Z tym, że tak się dzieje, ja uważam, że takie, że po prostu to powinniśmy zacząć traktować ten obszar online jako pełnoprawny z obszarem offline. Pełnoprawny to znaczy taki, w którym po prostu wiemy, że tam się dzieją prawdziwe rzeczy i się interesować. Znaczy, jakby ktoś mnie zapytał, najprostsza recepta, żebyśmy to byli w stanie ogarnąć, to taka, żebyśmy pytali nawet tam, gdzie nam się wydaje, że wiemy, czyli kwestionowali samych siebie. I żebyśmy zdawali sobie sprawę właśnie z tego, co już mówiłem wcześniej, ale ja to wolę powtórzyć, że w środowisku online załatwia się wiele potrzeb rozwojowych tradycyjnych. Nie jakichś potrzeb cyfrowych, tylko potrzeb tradycyjnych. I że powinniśmy wiedzieć, czemu to służy i bardziej to rozumieć. Bo mówię, to podejście takie turystyczne, że my patrzymy jak taki turysta, co pojechał za granicę i widzi nowe rzeczy i się nimi pasjonuje, a nie widzi wszystkich starych, to nie za bardzo jest tutaj adekwatne, nie? To są Marta to powiedziała na początku, że to są pozornie proste recepty, ale one nie są takie proste, kiedy przychodzi do ich wykonania w codzienności, czy w pewnej praktyce takiej codziennego dnia, nie? Kiedy mamy porozmawiać, czy kiedy się mamy zainteresować, ale tak naprawdę to chyba jest, to jest tak proste i tak trudne jednocześnie, to myślę, że o tym warto powiedzieć.
Ja dodam, bo patrzę z niepokojem na nasz czas, że w tym raporcie na samym końcu znajdziecie Państwo takie podsumowanie, gdzie my zajęliśmy się troszkę taką perspektywą nauczyciela i takimi może delikatnymi rekomendacjami, które nam z tego badania wypłynęły, więc warto tam zajrzeć, może też znajdziecie Państwo więcej tych odpowiedzi. Jeszcze bym się odniosła bardzo krótko do jednego pytania, bo ono mi się wydaje ważne. Ktoś z Państwa pyta o to, gdzie znajdzie listę tych twórców. Nie znajdziecie Państwo, ponieważ oni pozostali anonimowi. My chcieliśmy zadbać o ich bezpieczeństwo, o ich własne prawo do ujawniania się bądź nie. Znajdziecie Państwo w raporcie tylko taki spis dziedzin, którymi się interesowali i których dotyczyła ich działalność, natomiast samych młodych twórców czy odnośników do ich kanałów Państwo nie znajdziecie. Kończymy powoli, ale Marto, przypomniało mi się, że Ty gdzieś na karteczce z boku zapisywałaś, o czym miałaś nie zapomnieć. Tak. Przypomnę, że gdzieś tam jest karteczka, na której napisałaś, o czym chciałaś nie zapomnieć. A ja dodam do tej karteczki, powiedz mi, dla tych osób, które może nie wiedzą, gdzie można ten raport znaleźć, gdzie można się z nim zaznajomić? Raport możecie Państwo znaleźć na stronie Akademii NASK www.akademia.nask.pl w zakładce Biblioteka, o ile dobrze pamiętam, tak? Czy inaczej przeszukać z lewej na prawo, tak. Tam się znajduje tak duża masa różnych informacji, bardzo przydatnych i dla nauczycieli, i dla rodziców, ale też dla ludzi młodych, że nawet jeżeli Państwo nie traficie na tą zakładkę, o której mówi Marta, to tak czy inaczej warto przeszukać inne. Tak, i też na tej samej stronie znajdziecie Państwo poradniki, o których tutaj w czacie już osoby moderujące napisały, czyli poradniki z takiego naszej kampanii Nie zagub dziecka w sieci, które mogą się Państwu przydać. I ja też chciałam bardzo, bardzo Państwa zaprosić do takiego, tak, te poradniki, które Tomek właśnie pokazuje. Właśnie, chciałam Państwa zaprosić do takiego projektu Przystań w sieci również. Wiem, że Państwo dostaliście mailing w tej sprawie. Byłam sprawcą spamowania Państwa skrzynek, przyznaję się od razu. Zapraszamy do tego projektu, ponieważ to jest projekt, który można realizować zdalnie. Są to kursy e-learningowe dla nauczycieli i dla uczniów 7-8 szkół podstawowych, klas i szkół ponadpodstawowych. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć, bo naprawdę myślę, że wyszła nam bardzo fajna rzecz. Już się nie rozgaduję więcej. Bardzo Ci dziękuję. Profesorze, czy Pan ma ochotę na koniec jeszcze w ramach rozgadywania się coś podpowiedzieć, coś o źródłach, jakoś podsumować? No, gdyby ktoś z Państwa chciał o tej pandemii, bo parę osób pytało, no to można rzeczywiście razem pisane zdalnenauczanie.org sobie całą książkę za darmo ściągnąć z kolei z naszych badań, tych, o których mówiłem, i pogłębić sobie, jak to tak między innymi z tym zmęczeniem cyfrowym i z tą higieną cyfrową było nie tylko u uczniów, ale też u rodziców i u nauczycieli. To tylko to. Dziękuję. Dziękuję za miłe spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za miłe spotkanie, bardzo dziękuję moim ekspertom, bardzo dziękuję za zadawanie pytań. Myślę, że całkiem sporą część z nich udało się zadać, choć czasami to były pytania, z kilku pytań się tworzyło jedno, bo rzeczywiście bardzo często Państwo pytaliście o podobne rzeczy. Gośćmi tego webinaru, ekspertami byli Marta Witkowska, psycholog, ekspertka NASK, zajmująca się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Bardzo Ci, Marto, dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Jacek Pożarski, profesor Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, pedagog specjalny i koordynator polskiej części badań EU-KIDS. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu jeszcze raz, dziękuję ekspertom, dziękuję za spędzenie miłego wieczoru i życzę Państwu, żeby ten wieczór do końca był równie miły. Tyle. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.